jeden z uczestników stracił zęba. Ciśnij, ciśnij, zobacz, już nareszcie masz moc. Na te ten. Właśnie idę na zajęcia. Mamy parę uczestników, którzy całkiem nieźle dają sobie radę i chcieliby, żebym trochę ich podszkolił. Patrzcie, jesteśmy nad wodą, a tu w wodzie znajdują się uczestnicy obozu Borsuk Camps. Tam za mną macie windsurferów, a tutaj macie kitesurferów. Więc idę do biura. Tam już pracuje Róża nad ofertą kolejną, bo nie wiem, czy wiecie, zajmuje się też teraz takimi działaniami social mediowymi, przygotowuje materiały, content. Mam fajną ekipę, jak widzicie, do kręcenia filmów, do robienia zdjęć. No i trzeba było gdzieś skierować ich talent, więc skierowałem go w stronę naszych wspólnych działań. Jak wyglądają zapisy na obozy? Zapisy wyglądają idealnie. 34 osoby na kolejny turnus, a na ostatni na razie 20, ale cały czas mamy miejsce. A ile było na początku? 7. Chyba tak. Także siedzimy sobie w tym biurze. Na szczęście Patrycja tutaj ciężko pracuje, jak widzicie, w trudnych warunkach. Jest to taki prawdziwy korporacyjny klimat tutaj. A jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od tego, że po prostu nie mogłem ruszyć ręką i musiałem wymyślić coś, żeby móc zarobić na ten kitesurfing. I pierwszy obóz, który organizowałem, to były 4 osoby. Sam byłem nianią, opiekunem i instruktorem, więc przerobiłem każdy etap tutaj zarządzania. Dzisiaj, jak widzicie za mną, mamy już piękne biuro, w którym ktoś zajmuje się zgłoszeniami, kto inny jest kierownikiem obozu, kto inny opiekunem, a jeszcze do tego wszystkiego są instruktorzy. Co ci się stało? Gdzie masz tego zęba? Jo. I co z nim zrobisz? Dostaniesz coś od wróżki zębuszki? Nie mam pojęcia, tak szczerze. A dostałeś już wcześniej? Tylko za pierwszym razem. I ile dostałeś? Dychę? Nie. Dostałem jakieś zabawki, bo wtedy jeszcze byłem mały. Najfajniejsze w prowadzeniu obozów jest to, że widzę, jak dzieciaki się rozwijają, jak tak naprawdę rosną i na początku sięgają tak tutaj, potem nagle są wyżsi ode mnie, zmieniają się głos. A ostatnio miałem taką fajną akcję, w której jeden z uczestników stracił zęba. A stracił go, bo to był mleczek. Pokażę wam w ogóle, jak wyglądają takie zajęcia. Teraz lecę po kaski, które mają wbudowane głośniki. Dzisiaj mamy bardzo wieczny dzień i idę właśnie na zajęcia z Iwem. Jest to syn mojego wspólnika. Zobaczymy, jak mu pójdzie. No jak widzicie za mną, patrzcie, jest tu trochę sztorm. Cześć. Jest tu trochę sztorm i widzę czarne niebo, więc to są takie warunki, w czasie których trzeba uważać. Teraz jesteśmy właśnie w Bosmance, to stąd wybiera się latawce dla uczestników. Tutaj wiszą bary, czyli to, co służy do sterowania latawcem. Za mną widzicie tutaj trapezy, tutaj deseczki, a tutaj znajduje się lista osób, które wypożyczyły sobie sprzęt. A tu jest mój uczestnik tutaj, Iwo. Przedstaw się. Cześć, jestem Iwo. Dobra, żadnego profesjonalnego szkolenia nie da się przeprowadzić bez dobrego ratownika, ale też bez oczywiście radyjka, przez które mój uczestnik Iwo będzie mnie słyszał. Dobra, Iwo, jesteś gotowy? Tak! Też robicie teraz przysiady przed ekranem czego? Telefonu? Na czym oglądacie te vlogi? Napiszcie w komentarzu, bo ja oglądam na telefonie. A ty? Na telefonie. Na telefonie. Czekając, aż Iwo przygotuje się ze sprzętem, chciałbym powiedzieć wam, że pora wejść na mojego Instagrama, bo tam już znajdują się nowe posty. Proszę bardzo. Jeszcze razy. Do dzieła. Bardzo ładnie, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jak będziesz miał moc, to znowu skaczemy. Jak wyskoczysz, trzymaj kajta w zenicie i dopiero przy samym lądowaniu pociągnij lekko w prawo. Nie. O, budzik. Budzik daje znać, że zaraz muszę się zbierać do Gdańska.
Zaraz poproszę naszego instruktora Kamila, żeby podskoczył tutaj przy was, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w praktyce, bo sam niestety siebie nie nakręcę. No wyskocz mi! O, tak jest na tym takcie? No, na taki jeden. Wow! Pięknie, to jeden z naszych instruktorów. Ciśnij, ciśnij, zobacz, już nareszcie masz moc. Wystarczyło tylko, żeby odpuścił trochę deep power i dał sobie więcej mocy i nagle możemy pływać. To są te małe takie rady, które tak bardzo pomagają. I wiecie, że to działa? Dobra, dobra, zawracaj, bo nie będziesz miał wiatru tutaj. Dobra, jest trochę mroczna pogoda. Pada, potem pojawia się na chwilę słońce, potem znowu pada. Wieje wiatr, zobaczcie, łatwo ocenić to, że wieje, jak ruszają się krzaki. A teraz widzę, że mam cały obiektyw mokry, więc to musi chyba wystarczyć. Pozbyliśmy się kropli deszczu, mam nadzieję, że widzicie mnie. Tak wygląda nasz spot. Nie jest ci zimno? A, twardy jesteś, co? Ile masz lat? 14. No, 15 we wrześniu. A głos już masz jakiś męski taki. Kiedy przeszedłeś mutację? No, niedawno. Niedawno. I fajnie, jak oni tak się rozwijają, wiecie. Zaczynają coraz lepiej pływać, przyjeżdżają, na początku w ogóle nie wiedzą, czym jest kitesurfing, a potem nagle odkrywają magię tego sportu i zakochują się, przyjeżdżając już co roku. A tu jest taki najfajniejszy widok. Widzę wszystkich uczestników Borsuk Campu, którzy tutaj chcą się nauczyć kitesurfingu, przyjeżdżają przez wiele lat, potem rosną, dojrzewają, zmieniają się głos. Oni fajnie, tacy nieśmiali robią się przed tym obiektywem, tak jak ja, a ci młodzi 9-10 lat, zobaczcie, są aktywni, chętni, krzyczą, ale to lubię. To jest ta część, którą lubię w tych obozach. Piąteczka? No. Na jakim jesteśmy obozie? Borsuk Camp! Bang, 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 bang! A patrzcie, cała ekipa, to pokażcie się wszyscy. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Ile masz lat? Ja mam 9 lat. 9 lat, tak? Tak. A ty? 9! 9. No dawaj, dawaj, co z tą kondycją? Dawaj, dawaj, jedziemy, jedziemy. Teraz ja nie mogę zacząć sapać tutaj. Jezu, jaki ciężki wypad, co? Kondycyjnie. Dawaj, jedziesz, ja cię popchnę trochę. Nie! Dziewczyny, do dzieła, do dzieła. A kto ulubiony odcinek? Dziewczyny, podrywanie. Wakacje fajne i co jeszcze? Wszystkie są fajne, albo jak się uczysz nagrywać. O, bardzo mi się podoba. I dziewczyny, jak podrywa się dziewczyny, tak? Tak. A tobie który się najbardziej podobał? Nie. Nie wiesz. Dobra, a jak często odpalacie YouTube'a? Codziennie? Tak. Codziennie. No widzicie, to właśnie o to chodzi w YouTube, że trzeba go codziennie odpalić, no. Czyli co, powinienem codziennie wrzucać filmy? Tak! Nie no dobra, to kiedy indziej. Ja stawiam zawsze na indywidualność moich obozowiczów, a przede wszystkim, żeby sami popełniali błędy, a tylko czujnie czuwam, czy dobrze im to wychodzi, czy nie. Na przykład Iwo walczy już trzeci raz z wypięciem pompki, ale chyba mu się w końcu udało, więc ja tylko sprawdzę, czy się wszystko zgadza. Powietrze ucieka? Czy działa? Co? Nie. Jest okej. Także czasem uczestnicy Borsuk Campów tracą zęby, czasem uczą się nowych rzeczy, czasem dorastają, czasem tak naprawdę wychowują się tutaj. Tą trasę już pewnie dobrze kojarzycie z poprzednich vlogów, także to jest dokładnie to miejsce, w którym kończę każdy odcinek i tutaj proszę was, żebyście ładnie zasubskrybowali kanał, polajkowali, dali łapkę w górę. No, oczywiście nie taką, bo to jest Surf Connection, tylko taką. No i co? Dziękuję wam bardzo. Mahalo!